Witam serdecznie w Muzeum Fabryki Wódek Gatunkowych i Likierów Rektyfikacji Cieleśnica. Dzisiaj mamy zarówno warsztaty o alkoholach i o historii alkoholi, o różnych gatunkach, trunków, ale poza tym mamy też dzisiaj koncert raz, dwa, trzy. No i oczywiście wieczorkiem po tym koncercie mamy biesiadę. Biesiadę tradycyjną dla nas Polski i z przyśpiewkami i oczywiście z naszymi nadburzańskimi trunkami. Naszą misją przede wszystkim było ratowanie tego pięknego obiektu i tej pięknej historii, która za nim stoi. W tym momencie staramy się odtworzyć w pełni tą historię, zarówno i w wyrobach, no i przede wszystkim kształcąc ludzi odnośnie tej historii i pięknego dziedzictwa polskich trunków, bo naprawdę Polacy mają czym się szczycić. Mamy tutaj wielu gości, przede wszystkim członków Stowarzyszenia Polskie Destylaty Rzemieślnicze. Są to producenci z całej Polski, Kraków, Wielkopolska, Wrocław, którzy produkują różnego rodzaju produkty, od ginów przez grappy, po pierwsze rzemieślnicze wódki w Polsce. Jest to miejsce przede wszystkim oddane polskiej kulturze. No, trunki stanowią nieodłączną część polskiej kultury. Wiele zwyczajów, zarówno przy stole, jak i w ogóle w obrządkach tradycyjnych, jest związanych z alkoholem. Uważam, że nie należy tego w jakiś sposób negować. Trzeba pamiętać, że alkohole mocne przede wszystkim wywodzą się z medycyny. To medycy wynaleźli mocny alkohol i przede wszystkim polskie nalewki, cudowne polskie nalewki, zioła, przyprawy, owoce. Przede wszystkim one były stworzone po to, żeby leczyć ludzi. Nie wcale, żeby ich upijać, tylko żeby ich leczyć. Staramy się wspierać przede wszystkim właśnie tradycyjne produkty jak nalewki, wódki gatunkowe. Kto z nas nie słyszał choćby o właściwościach orzechówki na ból żołądka i tak dalej, i tak dalej. No to są wspaniałe trunki, które gdzie indziej na świecie tak naprawdę są sztuką zapomnianą, a w Polsce jeszcze przetrwały. W tym momencie muzeum stanowi swego rodzaju drugie serce tego miejsca. Obecnie działa Pałac Cieleśnica, a oprócz tego Manufaktura Cieleśnica, która produkuje swego rodzaju różne przetwory, syropy, konfitury, herbaty. No a od niedawna również staramy się wskrzeszać tą działalność z gatunku alkoholowego, ale w przyszłości na pewno planujemy przede wszystkim działać na przedwojennych, oryginalnych recepturach, dlatego że rodzina właścicieli przedwojennych była w stanie nam darować takowe przepisy i na pewno pojawią się produkty, które są na nich bazowane. Projekt powstania muzeum jest dofinansowany ze środków unijnych wspierających kulturę i dziedzictwo polskie. Uważamy, że warto, to jest dziedzina, którą powinniśmy dbać jak najbardziej, bo Polacy niegęsi swój język mają i swoje wartości mają i swoje tradycje mają. Chcemy być takim miejscem, które co prawda przez te butelki, korki i alkohole przechodzi, ale będzie chciało wspierać właśnie te tradycyjne polskie wartości i przede wszystkim polską kulturę. Muzeum będzie pracowało od środy do niedzieli w godzinach od 10 do 15. Zapraszamy wszystkich serdecznie na zwiedzenie wystawy stałej, przy czym też zapraszamy na wszelkie wydarzenia, które na pewno będą w tym miejscu się odbywały. Jeśli przyjdzie zapłacić nam za to, dawno nie będzie nas. Piękny zakątek wschodniej Polski, gmina Nadburzańska. No cieszymy się, że tutaj w miejscowości Cieleśnica Pałac, bo tak się nazywa miejscowość, powstaje kolejny piękny produkt turystyczny, powstaje muzeum i cieszy to, bo ponieważ to miejsce historyczne, miejsce, gdzie w przeszłości było olbrzymim zakładem pracy. Miejsce, któremu dzięki panu Szymonowi miejsce dostało drugie życie. I to życie należy się temu miejscu. Tak jak powiedziałem, jest to miejsce historyczne. Historia jest cudowna tej miejscowości, tego terenu. Kibicuję mocno.
panu Szymonowi, pani Barbarze Kwesiuk, aby były tutaj nie tylko dzisiaj tłumy, ale również w przyszłości, żeby ten obiekt był odwiedzany przez turystów i cieszył się dużą popularnością, ponieważ jesteśmy na terenie, gdzie przyroda nadaje cudowną atmosferę. Obok pałac od wielu lat, który funkcjonuje, a teraz właśnie muzeum. I mam nadzieję i wierzę w to głęboko, że ten teren będzie się rozwijał. My jesteśmy otwarci na promocję tego terenu. Jesteśmy otwarci na współpracę i myślę, że z panią Barbarą Kwesiuk czy z panem Szymonem Kwesiuk taka współpraca będzie się tylko i wyłącznie rozwijała.